kolejny filmik z Matery. Tym razem pokażę Wam, jak niesamowicie ta Matera jest położona w wąwozie rzeki. Roślinność typowa dla basenu Morza Śródziemnego, oczywiście agawy. Oczywiście mamy opuncję. Tego wszystkiego jest bardzo dużo. Tu znajdują się też takie tybetańskie mostki. To jest taka atrakcja turystyczna. No i zobaczcie teraz do góry. Naprawdę fajnie to wygląda. Tu są te domy w skale robione, drążone. No i się schodzi. A teraz tym mostem tybetańskim akurat ktoś przechodzi. Znajomi z Polski też się tu wybrali. Ja się generalnie wybieram. Nie ukrywam, że mam lęk wysokości. No i wejdziemy teraz jeszcze tu do Świętego Piotra zobaczyć. Tam u góry jeszcze kolejny kościół. No tych kościołów jest tutaj bardzo dużo. Kościół Świętego Piotra. I taki spokój. Niesamowita atmosfera tego kościoła. Jak widzicie, też częściowo drążowanego w skalę. Średniowieczny ołtarz. I to, co jest charakterystyczne dla tych kościołów, że mają stropy drewniane. Średniowieczne freski. Chrzcielnica. Święty Franciszek z Asyżu. Piękna apsyna z freskami. I wizerunki Matki Boskiej. Matka Bosna Bolesna, zdjęcie z krzyża, czyli Pietà. Podobny obraz przedstawiający świętego Grzegorza. Wspaniała cisza i spokój. Pozdrawiam. Czy czujecie tego ducha średniowiecza?